Dzień dobry Państwu. Dzisiaj 22. część serii Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Jezus Chrystus przyjdzie znowu. I dzisiejszy problem, temat to kogo dotknie wielki ucisk? Kto będzie przez wielki ucisk dotknięty? Więc będą to trzy grupy według Słowa Bożego. Po pierwsze, wielki ucisk dotknie całą ziemię. Po drugie, wielki ucisk dotknie naród izraelski i po trzecie, wielki ucisk dotknie wierzących, garstkę wierzących Żydów albo resztkę wierzących Żydów. Pierwsze miejsce, które przeczytamy, to jest Mateusza 24, Mateusza Ewangelia, 24 rozdział. Siódmy werset. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. I to jest 24 rozdział Mateusza, który pokazuje, że powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mór i miejscami trzęsienia ziemi. I tutaj jednoznacznie widzimy takie zdarzenia jak naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu, głód, mór i trzęsienia ziemi to są ewidentnie rzeczy, które dotkną każdego na całej ziemi. I tutaj też porównajmy to z Apokalipsą albo objawieniem, trzeci rozdział, dziesiąty werset. Objawienie, trzeci rozdział. Dziesiąty werset. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię od godziny próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Jednoznacznie widać, że ucisk dotyka wszystkich mieszkańców ziemi, czyli powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi, by doświadczyć mieszkańców ziemi. To jest pierwsza z tych trzech grup, o których dzisiaj wspomniałem. Druga grupa, która będzie dotknięta przez wielki ucisk, to naród izraelski. Na Żydów spadnie kara zapowiedziana już w księdze Izajasza. Kara, która będzie w postaci najazdu Asyryjczyków. I biada Asyryjczykowi, lasce mojego gniewu, tak kiedyś czytamy w Izajasza napisane słowa. Znajdźmy je dokładnie. Znajdują się one w Izajasza. Izajasza, 10 rozdział. Dziesiąty rozdział Izajasza, 5-6 werset. Biada Asyryjczykowi, lasce mojego gniewu, w którego ręku jest rózga mojej zawziętości, poślę go przeciwko narodowi niegodziwemu i przeciwko ludowi mojego gniewu. Powołam go, aby brał łup i grabił i podeptał go jak błoto na ulicy. Więc tutaj jest ta wyraźna zapowiedź i to jest właśnie ta druga grupa, czyli niewierzący izraelski naród. Czyli ci, którzy teraz, można by powiedzieć, w państwie Izrael są zgromadzeni, od 1948 roku są zgromadzani, to oni jako taka mieszanina, mieszańcy, którzy jakoś identyfikują się z Izraelem, ale nie wierzą Bogu Jahwech, nie wierzą Panu Jezusowi Chrystusowi, nie uznają Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. To jest ta grupa, która będzie drugim takim
elementem w tym wielkim ucisku. Kogo dotknie wielki ucisk? Już wykazałem, że dotknie całą ziemię, potem dotknie cały naród Izraela, nazywany wyraźnie w Izajasza naród niegodziwy. I trzecia grupa, o której wspomniałem, czyli to jest grupa wiernych, wierzących Żydów. Szczególny ucisk dotknie garstkę wierzących Żydów. To widzimy bardzo wyraźnie w objawieniu 12 rozdział, gdzie ta wierząca garstka Żydów jest przedstawiona jako niewiasta na pustyni, ale też Mateusza 24. Mateusza 24 rozdział, 9 werset. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mojego. Mateusza 24:9. Czyli mamy te trzy grupy. Oczywiście chrześcijan wtedy już na ziemi nie będzie, bo będą już zabrani w pochwyceniu przed uciskiem, dlatego w ogóle nie są tutaj przez Słowo Boże wymieniani chrześcijanie. Wtedy ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa w czasie łaski, czyli ten czas, w którym ja teraz jeszcze mówię te słowa, to ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, będą w niebie. Będą zabrani przez Pana Jezusa w okamgnieniu i nie będą brali udziału w tych wydarzeniach. Tak jak Noe został uniesiony w arce, ta jego barka unosiła się nad wodami potopu, tak samo chrześcijanie będą w górze, w niebie, w czasie, kiedy na ziemi będzie ucisk. I będzie on dotykał po pierwsze całego świata, całą ziemię, po drugie będzie dotykał naród izraelski, a po trzecie będzie dotykał garstkę Żydów, która uwierzy w Mesjasza w tym momencie. Dziękuję Państwu za uwagę, za wysłuchanie 22 części serii Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Zachęcam do zadawania pytań, zachęcam do czytania Słowa Bożego. Z Bogiem.